Osobiście wątpię, by Polska była coś warta, jako że jej naród jest niestabilny. Tak w lecie 1920 roku stwierdził Maurice Hankey, pierwszy sekretarz rządu premiera Lloyda George'a. Te słowa padły dokładnie wtedy, gdy bolszewickie armie zbliżały się do Warszawy, a Polacy oczekiwali od Wielkiej Brytanii pomocy. Brytyjczycy nigdy specjalnie nie ukrywali swojej niechęci do odrodzonej Polski.